Okej, witam serdecznie w kolejnym odcinku, lecimy z tematem. Słuchajcie, wróciłem do poprzedniego chapteru i zdobyłem jednego orba o wartości 5 właśnie tych punktów i tym sposobem z 699 mamy 704 i możemy spokojnie rozpocząć kolejny chapter. Okej, jakieś, no tutaj te podpowiedzi są takie dosyć często powtarzalne. Who seem to have been in charge of disturbing their lives in the recent years. But there was no time for chatter, for the shards of the broken artifact had to be retrieved. The shard closest to them had flown into the Redwood Forest, home to the tallest trees in the world. Okej, czyli ja rozumiem, że teraz będziemy zbierać kolejne jakby części trójni. Let's not get ahead of ourselves. We need to find all the pieces of the artifact of soul before anyone is even remotely ready to hunt for Sarek or his heart. But after this adventure is over, we can all be free, go our separate ways, and everyone will be happy, right? All right then, it's a deal. Trochę smutne w sumie. Ale kurczę, fajna sprawa, że możemy teraz już swobodnie rozmawiać z tą trójnią, nie? Jakby nie było wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości, a teraz ona normalnie do nas mówi. A już nie jesteśmy chyba w tej książce. Chyba, tak mi się wydaje, a może jesteśmy? Nie, już nie jesteśmy w książce, bo historia, powiedzmy, została nam przybliżona już. Więc nie. Także coś się stało, że teraz może ta dusza przemawiać do nas. W ogóle, gdzie my, kurwa, jesteśmy? To nie wygląda mi na las żaden. Fuck, nie wiem, czy czegoś to się mogę złapać? Chyba nie bardzo. Dziwna miejscowa, dziwna. A, złapałem teraz... Nie wiedziałem, że mogę łapać skrzynię Amadeusa też. Nie miałem pojęcia, bo w poprzednich częściach było tak zawsze, że... że mogliśmy łapać tylko drewniane skrzynie za pomocą huka Zoi właśnie. A to teraz to się zmieniło z tego co widzę. Chociaż kurde, wiem co zrobić, wiem. Nie pomyślałem wcześniej nad tym. Damy to tu po prostu. O. I sobie tutaj z Pontiusem przeszybujemy teraz, oh fuck. Podbijamy się od ścian po prostu, nie? Może to będzie rozsądniejsze trochę. Jeszcze trochę, come on, okej, dobrze. Pięknie, udało się. Teraz czy dam radę, nie wiem, to złapać na przykład tutaj, czy nie bardzo? Możemy złapać, super. Jakbyś mógł teraz tutaj, o właśnie, przeżyć. Shit! Dobra, fajnie, udało się. Nie narzekam. Tu jakiś posąg dupny. Ale nie wiem, czy on nam w czymkolwiek pomoże. Poza tym, że fajnie wygląda i z tyłu mogłoby coś być ukryte, ale nie jest. No trudno. Z lewej nie mogę też przejść. Woda, okej, woda, niech będzie. Jest też jakaś kostka. Nie wiem po co mi to. Jeszcze. Mogę zanurkować? Chciałbym zanurkować. Pewnie nurkując będziemy musieli iść już dalej, więc zasadniczo dobrze by było jeszcze sprawdzić tutaj. Czy wyżej nic nie ma, nie? Dobra, mamy orba. No i możemy płynąć dalej. Chyba bezpiecznie, chociaż nie wiem, czy nie zabrać ze sobą tej skrzyni. A zaraz zobaczymy, czy się przyda, jak coś tam sobie przetransportujemy z powrotem tutaj. Ale zostało to, zobaczcie, w poprzednich częściach też było tak, że Pontius pływał z pomocą właśnie tarczy, to zachowali. Wow, jakiś śliczny ten. Jeleń? Chyba jeleń. Super sprawa. No, naprawdę. Ciekawe, czy będziemy mogli do niego podejść. Warto będzie sprawdzić za chwilkę. Tylko z tego co widzę, to możemy to złapać. A, i możemy to pewnie pierdolnąć, tak? Naciągnąć to. Okej.
I jebło. Dobrze, fajnie. Chyba o to chodziło. Elegancko. O, uciekł. Cholera jasna. No cóż, trudno. Tu nie wejdę? A, myślałem, że coś tu będzie fajnego. No dobra, czyli teraz oficjalnie jesteśmy w tym lesie. Wezmę sobie tylko kursor myszy. Okej, z ekranu. Okej. Nie wiem, czy chcę tu rozwalać to wszystko, bo to zbyt ładnie wygląda. Ale myślę, że musimy podążać za tym jeleniem. No, przydałoby się za nim iść. Teraz to znowu trochę, tak jak w poprzednim odcinku było trochę motyw z Piratów z Karaibów, tak teraz mi się kojarzy to z Harrym Potterem po prostu. Gdzie ta Harry, wiecie, podąża za swoim patronusem, znaczy za, właściwie nie swoim patronusem, za łanią, nie? I właśnie w lesie tak też to było. I też w sumie podczas zimy. Jest dosyć mocno podobny. Zobaczmy, czy możemy podejść bliżej. O właśnie, nie. A tędy możemy przejść, tak? To chyba tam trzeba iść dalej. To ja bym tam nie szedł jeszcze. Zbadajmy to, co jest po prawej, nie? Co byśmy nie zostawili niczego ważnego. To są przeciwnicy już. A może nie mam iść tutaj na prawo? Co to są za stworzenia w ogóle? What the fuck? One znowu wyglądają jak z Wiedźmina Trójki. Cholera, nie pamiętam, jak się nazywały te potwory. Kurwa, no nie przypomnę sobie teraz, wybaczcie. Takie właśnie leśne, wysokie cosie. Chyba jednak tutaj mamy iść w dalszym ciągu. A prosto będziemy mogli ewentualnie zobaczyć coś ładnego. I tutaj u góry ogólnie jest coś, zobaczcie. My tam musimy jeszcze jakoś wejść. Spróbujemy tutaj podejść. Cześć. A, spierdzielił? Czy on zeskoczył, czy nie wiem, uciekł z powrotem? Dziwne. No dobra, w każdym razie musimy lecieć tutaj. Come on, wyżej, dasz radę? A, my nie damy rady, nie ma tutaj przejścia wyżej jakby. No dobra. Ale możemy się chyba tego złapać, czy nie? Możemy właśnie. Teraz przejdziemy w ten sposób. A la Prince of Persia. It's fascinating. It seems as if ever since we broke the artifact of soul, she's been able to project her thoughts directly into our minds. No one what now? It's quite logical. The artifacts were designed to contain the soul or souls inside them. And now that this one's broken, Trine can somehow use the remainder of the Guardian's magic to communicate with us. A bit unnerving to hear voices in your head. No, ma to wszystko sens, co Amadeus mówi. Patrzcie, udało mi się złapać jeszcze. Właśnie na to liczyłem. Rzeczywiście może mieć to jak najbardziej sens. Spróbuję tym pierdolnąć. No, poskutkowało czymś. I pewnie mamy iść w górę, ja bym chciał zanurkować tutaj. I tutaj niestety nic nie ma. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. No ale dobra, do przodu trzeba napierdzielać, nie? Tu wszystko to rozwalę, bo mam taki kaprys. Pewnie przeciwnicy tutaj zaraz przylecą. A może i nie? Jakoś tak dużo przestrzeni to wydawało mi się, że może będą chcieli. I tu widzę kolejny mechanizm. Trzeba będzie... Oj, co ty łapiesz? O, tu jest skrzynia, what the fuck? O, tu jest jeszcze coś wyżej ten. Ukrytego. Dobrze, że przypadkiem to złapałem. W sumie. Przepchniesz to, Pontius? Kawałeczek tutaj, dobra. No i elegancko. Ale to w sumie możemy tu podlecieć przecież, nie? Teraz tego się złapać, teraz tutaj wskoczyć, no. Chyba zrobiliśmy po prostu to szybciej niż powinniśmy byli. A to wszystko wygląda na most, tylko tak śmiesznie zwinięty, tak mam wrażenie. O właśnie. Dokładnie.
Tak też mi to wyglądało, ale fajnie tutaj taki albo motyle, nie wiem co to jest, motyl chyba tutaj lata koło mnie. Spoko sprawa, czy ja mogę po drabinie wejść, czy nie? Nie ma możliwości chyba w tej grze wbijania się po drabinie. Okej, okay, super. Tu jest na górze jakiś coś. Jakiś koszyk? Co to jest? Albo jakaś trolka? A chyba z tego skorzystać nie możemy za bardzo, szkoda. No dobra, to napierdzielamy do przodu. Teraz jakoś jeszcze tutaj jakbyśmy wskoczyli, super. Podobają mi się takie klimaty właśnie. Wielkie drzewa, zima. Jest taki park w Stanach. Chyba nazywa się Sequoia Park albo coś takiego, no właśnie z drzewami takimi zajebistymi. I ten. Też w sumie mocno jest to podobne do drzew z planety Maup, z filmu, nie? Dobra. Co my tu mamy? Mogę taką kulę zapewne sobie wziąć, przygarnąć. Mogę, nie wiem, podpalić, rozżarzyć. Nie wiem, zostawiam tutaj może. Tylko o to chodziło? Wyglądało mi to jakby... Nie wiem, jakbym miał to coś więcej zrobić, ale... O kurwa mać, nie, shit! No dobra, teraz trzeba szybką akcję zrobić. Dobra, nie wyszło mi, absolutnie nie wyszło mi. Wow, klatki spadły nagle. Dobra, Pontius to zrobi lepiej. Super. Co to jest? What the fuck? Dobra, nie wiem, wygląda na to, że powinienem fokusować to właśnie to coś. Tylko nie mam jak tego za bardzo pouderzać. Tutaj muszę ewentualnie z wyskoku właśnie. Okej, spierdzieliło to coś albo umarło. Nie, spierdzieliło. Oj, trzeba z tego uciekać. Ała! Dobra, gdzie znowu teraz przyjdziesz? Zrezygnował? Chyba zrezygnował. No, ale potężne to coś, potężne. Co to jest? Wow, fuck! Nie wiem, gdzie to mnie podbije. Przejdę tu gdzieś? A, teraz jestem tutaj, okej. Czuję, że na górze coś mogłoby jeszcze być wyżej. A zaraz, możemy złapać taką kulę jeszcze raz sobie. E, chodź tu! Come on! Teraz jakbyśmy ją sobie wsadzili tutaj. No, to coś się tutaj otworzy. To złapiemy, opuścimy, no i proszę bardzo, elegancko. Kolejne... Wow! To było zajebiste. A tu też jest coś wyżej. Jakbyśmy mogli... Nie wiem, czy nie po lewej coś będzie. Spróbuję tutaj wyskoczyć. No niby mogę tu wejść gdzieś. Patrzcie, gdzie ja jestem. Taki chyba nie był zamysł twórców gry, bo jestem dosyć wysoko. Ale dobra, nieistotne. Fajnie, że taką śmieszną drogę sobie znaleźliśmy. A teraz idziemy do przodu zbadać to, co sobie otworzyliśmy. Ha. To jest checkpoint ogólnie. Ale tam też miałem checkpoint jeszcze wcześniej. I pytanie, gdzie mam teraz iść? Czy tu, czy tam? Raczej z reguły w tej grze, powiedzmy do przodu, żeby progresować, to trzeba, znaczy do przodu w poziomie progresować, to trzeba iść, że tak powiem, w prawo. Ale teraz to już nie jestem pewien tego. Zaryzykuję, po prostu pójdę tutaj. Ale wygląda to tak, jakbym już po prostu, wiecie, szedł dalej typowo. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jak już podjąłem tą drogę, to dokończę to. Fuck.
Okej. Elegancko. Sporo orbów tutaj jest. Może to jest... Nie będę wyciągał fałszywych wniosków. Poczekamy, zobaczymy, gdzie to wszystko nas zaprowadzi dalej, jakby. Ha. Mogę tu przejść? Mogę po prostu. I co, mam wrażenie, jakbyśmy to okrążyli, wchodząc do góry trochę tak. Dziwne miejsce, dziwne. I co, ja bym chciał to przywiązać tutaj, okej, elegancko. A teraz to... To do tego, nie? Super. I mogę iść do przodu. Okej, czyli to tutaj raczej się progresuje dalej. Tylko teraz jak tam powrócić, cholera? No do samego początku, że tak powiem, muszę tą samą drogą, jakby. Miejmy nadzieję, że nam się nie zablokowała taka możliwość. I miejmy nadzieję, że nie zajmie to nam jakoś bardzo dużo czasu. Idzie się raczej sprawnie. O kurwa, o ile się nie umrze tutaj. Jak tam teraz z powrotem dotrzeć? Może tak? Okej, jesteśmy. Dobra, to wyjdziemy stąd, słuchajcie, bo okazuje się, że jednak niekoniecznie zawsze trzeba iść w prawo, żeby zaprogresować. Tu jest checkpoint. Aha, kurwa, tu nic nie było totalnie. Ja myślałem, że tu dalej się idzie. O Boże, ale... Ale podsem pałę. Ach, fuck. No cóż, dobra, no wolałem sprawdzić, nie wiecie. Jestem strasznym pedantem, jeśli chodzi o takie rzeczy. I no, miałem taką potrzebę. O fuck. Dobra, idzie się dosyć szybko tutaj, więc nie ma tragedii. Jesteśmy już, idziemy dalej. No, to wygląda zajebiście, naprawdę. To jest co? Mogę coś z tym zrobić? Nie, chyba to jest wszystko przymrożone i poblokowane. Chociaż nie, działa, patrzcie. Chciałem rozumieć, że możemy to robić na dwa sposoby, albo łapać się tych ringów u góry, albo właśnie odblokowywać te tyrolki. No dobra, ja bym sobie, kurczę, przypierdolił w nich tą oto kulą. Okej, na przykład w tego. Oj, żeby nas to nie walnęło, dobra. Jeb. O fuck, uciekaj. Przydałoby się dotrzeć do niego na górze. Tylko jak to zrobić, bo czuję, że... Oni będą przechodzili w nieskończoność. Chociaż nie, już sobie odpuścili. No, ale on dalej tutaj nam przeszkadza. Mogę to przymocować... O fuck. Dobra. Dobra, nie, ostrożnie. Nie wiem, co mi da przymocowanie tego do tego. Pewnie chodziło o to, żebym to bardziej naciągnął, nie? Może i teraz... Pierdolnąć? Nope. A, i teraz możemy chyba wskoczyć dzięki temu, nie? Dobra, to ma sens, chwila. Naciągamy to tutaj. Przecinamy. I to wracając nam pomoże tutaj wejść. Myślę, że chyba o to chodziło. Okej, ubiliśmy to coś? Ubiliśmy, patrzcie, padło. Mamy trupa, panie i panowie. A to co? Chyba to też tak można było zrobić i wejść tutaj. No dobra. Lecąc dalej. U góry dużo orbów, kolejne spadające kule pewnie zaraz tu gdzieś będą. Albo i nie.
Spróbowałbym, kurczę, może w ten sposób, że tutaj od razu będę skakał od tych ścian. To już jest coś, okej. Okay. Wow, fuck. Chyba tam będziemy mieli iść. Teraz sobie podlecimy tutaj. I mamy wszystkie orby z góry zebrane. Elegancko. Po prawej chyba już nic nie widziałem tam. Więc nie ma tragedii, idziemy do przodu. I teraz tutaj spadają kule znowu. Ha? Co tam, Pontius? Czemu się tak zdziwiłeś? Okej, okay, chyba teraz mechanizm jakiś odblokowaliśmy i te kule, okej, okay, spadają. Teraz inaczej. Nie, nie spadają. Aha, zaraz, okej. Okay. Teraz robimy tak. To musimy do góry, tak? Czy nie? I zablokować to trzeba tutaj, ok. I teraz te kule spadają. O, fakt. A dobra, musimy na tym stać teraz, ok. No i niby jedna kula nam tu wypadła. Tylko ja bym chciał tam jakoś wejść jeszcze. Chodzi o, czy ona nie spadnie tutaj gdzieś? Wracaj tu! Dobra, mam cię. Skakuj tutaj. Dobra, spoko. Czyli dalsze przejście jest jakby odblokowane. I teraz tylko wejść tutaj, jak to będzie przy. Ta kula będzie spadała. A, come on. Dam radę się tu wcisnąć? Dam radę. Jesteśmy w środku. I bierzemy co nasze. Super. Teraz tylko jakoś wyjść razem z tą kulą. Elegancko. Bardzo dobrze nam poszło. Co my tu mamy dalej? Wow, jaki ładny posąg. Nie wiem, co to jest w ogóle, ale dobrze wygląda. Nie lubię takiej zabawy. Bardzo nie lubię. Dobra. Teraz na to spróbujemy. Nie będę sprawdzał, czy tam niżej mogłem coś jeszcze zdobyć. Nie będę się bawił za długo z tymi zasranymi równoważniami. Powiem szczerze, chyba na razie najładniejsza panorama jest na tym poziomie ze wszystkich. Przynajmniej mi się podoba najbardziej. To mogę obracać, tak? No dobra, ale po co właściwie? Choćby po to, żeby nie umrzeć, co Pontius? Gdzie przyleci nasz kolega? Tutaj, dobrze. I w ogóle zauważyłem, że podczas walki się dużo wolniej, powiedzmy, wiecie, postać powraca do życia. Dobra, spokojnie, kurwa mać, spokojnie. Dobra, niech będzie tu. Tutaj wygląda to, jakby mogło coś być w środku. Ale nie będę w to wnikał. Mamy kamień. Ale kamienia nie możemy poruszyć chyba za bardzo. A nie, to jest cała konstrukcja jakaś taka, patrzcie. To ja to pierdolę na przykład o w ten sposób. Wow, dobra, no wyszło w sumie. Okej, okay, trochę randomowe to było, ale jest okej. Okay. Co to jest? Jakiś bęben tu wisi i drabina na takim drzewku? Dobra, ktokolwiek tu mieszka miał zdrowo nasrane w głowie. Nie wejdę tak po prostu, oczywiście, że nie. Come on! Wbijaj na górę. Dzięki. Okej, tu już nic nie ma, dobra. Czyli lecimy dalej tutaj. A i tu też wygląda na jakiś mechanizm. Ha, albo po prostu przelecimy sobie tutaj z góry od razu na tą platformę. No, dał radę. Bez większych spin. Okej. Okay.
A, tutaj lina to trzyma. No dobra, teraz mamy przynajmniej mościk w wypadku nagłej potrzeby drogi powrotnej. Więc jest spoko. Dobra. Idziemy do przodu. Tutaj dziwią mnie te uchwyty w... A nie, ten w sumie nie dziwi, ale czasem są takie uchwyty po prostu, wiecie, z dupy w ścianach. A przynajmniej były takie, ale może to tylko moja głupota i może zawsze one miały swoje jakieś tam zastosowania, ja po prostu go nie widziałem, nie dostrzegałem. To jest też bardzo wysoce prawdopodobne. Nawet bardziej prawdopodobne niż to, że są tutaj przypadkiem. No jego ładnie skosiliśmy, ale sobie tym sposobem też straciliśmy kulę. Trudno. Ale jak tu przylatuje, ja pierdolę, spokojnie panowie. Po kolei, w kolejce się proszę ustawić. Do nich chyba sobie możemy trochę postrzelać też Zoją, nie? Come on. Dobra, ładnie. Teraz tu znowu możemy to naciągnąć. Tylko zapnę to bliżej. Okej. I to w coś też uderzy, czy tak? Nie bardzo. Nie wiem, jaki jest zamysł tego. Albo pomoże nam to wejść. To się odegnie jeszcze raz w tą stronę, tak fajnie? Okej. No, nie wiem, powiedzmy, że o to chodziło. Mamy jakąś obręcz jeszcze u góry, jakiegoś ringa, którego warto byłoby wykorzystać, tylko nie wiem do czego. Nie wiem, czy mam przejść tutaj do przodu przez tą bramę, czy jak? Na prawo raczej nie mamy iść, a tam dalej, widzę, będzie trzeba przejść, czyli tą bramę trzeba jakoś otworzyć zapewne. Nie wiem, nie wiem, kurde, chwila. Pomyślmy, bramę otworzyć raczej trzeba. Tu jest jakby, tu jest sporo lodu, czy ja mogę... O właśnie, no. Tak też czułem, że lód może powodować tutaj problem. A tam coś się nagle zniszczyło po lewej? Dobra, myślałem, że jakiś orbik wypadł, ale fałszywy alarm. No właśnie, kurde, ten lód czasem tutaj może blokować pewne mechanizmy. Wygląda na to, że ta kraina przez długi czas już nie jest zamieszkana. Być może właśnie przez te mrozy, które nadeszły w pewnym momencie życia mieszkańców. I teraz pytanie tylko, czy ja to mogę tak po prostu opuścić? Czy co mam z tym zrobić właściwie? A, to jest kolejny most, czyli teoretycznie możemy to do góry dać. O! I zaczepić. Super, fajnie. Bosko. Już powoli chapter będzie dobiegał końca. Jeszcze tylko 13 orbów do zebrania. Mam nadzieję, że końcówka będzie w miarę spektakularna. Podlecę sobie tutaj na przykład. Teraz tak. To ostatnio robiliśmy Pontiusem. Powinno się też udać właśnie. Super. I tu niżej, proszę bardzo, jak skryty orb. Kamera nie chciała, żebyśmy wiedzieli, że on tam jest, ale mój pedantyzm zrobił swoje. Okej, okay. Aha, to już koniec, tak? Okej. Okay. No to wygląda. Nie ma jakiejś... Okej, okay, to wszystko? Nie ma jakiegoś fajnego końca czy coś? No, shit. No dobra, myślałem, że będzie coś ciekawszego. Na koniec. I słuchajcie, to chyba będzie ostatni chapter tak naprawdę. Za dwa odcinki. Dlaczego za dwa odcinki? Ponieważ nie mamy wystarczająco dużo orbów i trzeba będzie porobić wszystkie te poboczne misje w następnym odcinku. Te wszystkie czerwone, zielone i żółte, zanim będziemy mogli zrobić naszą ostateczną fioletową. Także tak wygląda nasza sytuacja. Okej, okay, i póki co ja wam dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Heja!